tak jak widzicie, znajduje się w sprzęcie i to nie byle jaki, to jest naprawdę profesjonalny sprzęt. Tutaj stoi instruktor, poinstruował mnie, jak mam to robić. Miałem okazję już pokręcić na tym, naprawdę mówię, rewelacja. Zapraszam wszystkich na siłownię, bo naprawdę warto. Więc to jest stricte rower stworzony do triatlonu, do jazdy na czas. Będziesz miał okazję na nim dzisiaj potrenować. Będzie to jakaś namiastka, która pozwoli ci sprawdzić swoją pozycję na takim rowerze. Oczywiście docelowo pewnie nie będziesz miał takiego na swoim starcie, na swoim pierwszym starcie, ale pozwolę ci dzisiaj usiąść na swoim rumaku i zobaczysz, jak to jest, jaka to jest trudna pozycja, jak bardzo wymagająca koncentracji. No i w zależności od dystansu. Sobie kręci. Powiedz, jak czujesz się, czy jest ci wygodnie w tej pozycji? Nie bolą plecy? Tak, no trochę jest pozycja dla mnie jeszcze taka nowa, bo dlatego, że zawsze byłem na składaku albo na pozycji stojącej, takiej stojącej. A tutaj musisz... Zauważcie, jest troszkę bujania na tym rowerze. Tak. To jest, zwykle tak się dzieje za pierwszym razem. Oczywiście z ilością wykręconych kilometrów będziesz w miarę pewnie już się czuł na takim rowerze. Ta pozycja jest bardzo, bardzo niebezpieczna, ponieważ im węziej łapiesz kierownicę, tak, tym bardziej, zobacz, jest ona niestabilna. Dlatego też trzeba naprawdę sporo wyjeździć na asfalcie, żeby być z rowerem złączonym w jedno. Tak? Pierwszy raz na bieżni? Nie. Nie pierwszy. To jest bardzo dobra bieżnia. Spokojnie joystickiem możesz do przodu na plus. Ciśnij sobie. Załącz, tak? Jeszcze. Aha, bo to jest najpierw. Tutaj jest start. Teraz. Pomalutku. I sam sobie dozujesz prędkość. Na początku zaczniemy spokojnym marszem, żebyś troszkę opanował technikę marszu, potem biegu. Wcześniej kruchtu oczywiście. Zaraz zmierzymy ci ciśnienie po całości bloku. Bo tutaj jest o tyle dobrze na siłowni, że my prowadzimy taki, no, mamy swój projekt monitorowania klientów, oczywiście tych, którzy chcą. Kontrolujemy parametry życiowe, takie podstawowe, które w czasie ulegają nieco zmianie. I tak zobacz, już masz tętno 110. Ja myślę, że nie powinieneś przekraczać tutaj w swoim treningu na początek tych 130 uderzeń na minutę, ale to zaraz zobaczysz, że szybko przekroczysz, w miarę jak będziesz sobie podkręcał tempo. No już widać pierwszy pot Andrzeja. Czekało mnie trochę. Andrzej po 2 minutach. Tak. Wyobraź sobie, Andrzeju, że tutaj już biegłeś 2-3 minuty. Pot się leje. Teraz wyobraź sobie dystans olimpijski, gdzie masz te 2 godziny, 2 godziny, 30 minut. Cały czas jesteś na takim tętnie, na takim zmęczeniu przez 2,5 godziny. Świetnie, może trochę jestem stremowany, bo dlatego, że wszystkiego nie mogę wam od razu pokazać. No i też na tyle nie jestem przygotowany. Ale się bardzo cieszę, że podjąłem taką decyzję. Mam dobrego instruktora. Dobra. Także, Robert, coś mogę powiedzieć. Bardzo się cieszę, że chciałeś podjąć, trenować mnie w ogóle. A ja postaram się, żeby nie zawieść kibiców naszej publiczności szczecineckiej, no i ciebie oczywiście. Może nie będę najlepszy, ale bardzo bym chciał ukończyć ten triatlon właśnie pod twoim okiem, może mi się to uda. Myślę, że ostatni też nie będziesz, a z racji tego, że mamy bardzo wysoką jakość, jaką tutaj dajemy naszym klientom, będziesz zadowolony. Także jeszcze raz zapraszam do Kucia Formy z Kowalem na siłowni Redline.